Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Magdalena Rycerz-Pal i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej Poczucie Piękna. Czy wiesz, że kiedy masz osłabione paznokcie po ściągnięciu żelu, stylizacji akrylowej bądź jakiejkolwiek innej metody, nawet stylizacji hybrydowej, nie powinnaś od razu wykonywać manikiru japońskiego? Dlatego, że manikir japoński polega na wmasowywaniu w płytkę paznokcia odpowiednich pas, więc jest to swego rodzaju kolejną znowu ucisk delikatny na płytkę paznokcia. Co prawda odżywczy i regenerujący, niemniej jednak jest to znowu forma pewnego rodzaju mechanicznego wcierania, więc delikatnego tutaj złuszczania płytki paznokciowej. Na takie problemy, kiedy masz osłabioną płytkę paznokcia, kiedy jest cienka, łamliwa, delikatna, a być może nawet i bolesna, może masz przepiłowaną płytkę paznokcia po stylizacji, ale bezpośrednio po, i na tym polega cała ta różnica, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie zabieg IBX. IBX to jest zabieg, który wzmacnia i pogrubia nie tylko optycznie, ale on de facto faktycznie powoduje wytworzenie takiej, powiedzmy, siatki polimerów, która pięknie Twój paznokieć będzie otaczała jak taka pajęczynka po to, żeby wzmocnić strukturę paznokcia. Dzięki czemu już po jednym zabiegu poczujesz realnie w ciągu pół godziny, że Twój paznokieć jest grubszy, mniej się łuszczy, mniej rozdwaja, nie jest już tak delikatny i tkliwy. Zatem jeśli masz problem z płytką paznokcia, nie wiesz, który zabieg będzie dla Ciebie najlepszy, jesteś po różnych przejściach trudniejszych, powiedzmy, w stylizacji paznokci, albo od zawsze masz jakieś problemy w kondycji Twojej płytki paznokci i nie wiesz, jaki zabieg będzie dla Ciebie najlepszy, skontaktuj się ze swoim specjalistą. On na pewno dobierze zabieg idealnie dopasowany do potrzeb Twojego problemu. To co? Poczuj się pięknie we własnej skórze. Zapraszamy!